Nie wierzę. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. 1 na 2. Zaczynamy z rangą Champion 1 Dywizja 1. Także no już powinny być problemy, już powinno być zdecydowanie ciężej niż w poprzednich filmach. To znaczy w poprzednim już tak łatwo nie było, ale w tym powinno być jeszcze trudniej. Czy przegramy? Nie wiem, ale... warto próbować wygrać. Gramy na chyba Niemców. Milej Markamer. Nie wiem czemu mi się dalej to takie autko buguje. O nie, zrobili Hiszpana. Czy tam fake nawet, nie Hiszpana. Nie wiem czemu mi się dalej buguje to, że nie zawsze mam białe autko, tylko mi znika. Ale mniejsza chyba to wam nie będzie przeszkadzało. Dobra, dzisiaj już musi być tryhard, bo na tych rangach ja nie mam aż takich umiejętności, żeby tak łatwo wygrywać sam na dwóch. Nie powinny się zdarzyć problemy. A chciałbym podtrzymać 100% winra, 100% po prostu wygranych, to by było gituwa. Nie wiem, czy to jest rozsądne, żeby lecieć na Ariala, ale jolo. Może gol? Szkoda. Jakby lepszy pin siadł, to zdecydowanie by mogło być z tego bramka. Dzisiaj może być inne komsy, bo się bym chciał skupić na tym, żeby nie przegrać faktycznie. Oj, słaby flick. No na dwa czempiony, pamiętam, że kiedyś był odcinek, jak gra na dwóch widzów na dwa czempiony i w sumie w Best of 3 chyba przegrałem. Ale to tam oni wiedzieli, że będzie taka sytuacja, się mentalnie przygotowali. Dobra, strzelamy na 1-0. No i co, na razie zaczynamy dobrze, na razie jest pozytywnie. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, że za szybko nie zaczniemy przegrywać, tylko przynajmniej tego czempiona dwójkę wbijemy. Ciężko mi w ogóle określić, jaki będzie mój szczyt możliwości grania tego sam na dwóch. Nie, naprawdę musiałem stracić taką bramkę tragiczną. 2-1 do końca meczu challenge? Co to za challenge? Nie no, Adrian przeschodzi sam siebie. Ja tu puszczam taką bramę, a on mi daje taki challenge. Oczywiście spróbujemy wygrać przede wszystkim. Dobra, to jest oddanie piły za Friko. Ja sobie przyjmę. I nie trafię, szkoda. Ale mamy boosta, jest git. On się wywalił. I mamy opena. Trafiłem, dobra, trafione. Według Adiego teraz nie powinniśmy już strzelać bramek. O, znowu mi powrócił ten splash, eksplozja po golu. Nie. Dobra, nie trafili na szczęście, ale te wznowienia już mogą być naprawdę bolesne. Jeden poleci na 50, czy tam nawet na flika. Nie wiem, jak mam rozegrać te wznowienia, bo na razie nie chcę angażować Adiego. Nie chcę, żeby Ad jeździł na wznowienia. Nie wiem, może potem to będzie potrzebne, jak już nie będziemy w stanie wygrywali. To zadecydujecie, co wtedy zrobimy. Na razie idzie bez. Okej. Dobra, 3-1. Challenge Adiego nie będę robił, no bo to jest przesada, żeby było, żebym nie strzelał już bramek. Niestety, challenge Adiego niezaliczony. Może nam da Adi nowe wyzwanie jakieś, żeby się odkuć. Dobra, 4-1, gituwa. Popełniają błędy, pewnie się też denerwują, że przegrywają mecz w ogóle 2-1. To jest też zawsze irytujące na pewno dla takiego gracza. Nie wiem, mi się wydaje, że ja bym był zirytowany, jakbym sobie grał rankeda. Nawet nie to, że trafił na Smurfa, bo to wiadomo, samo w siebie wnerwia. Ale grał na gościa? No, teraz... tracimy po wznowieniu, ale mniejsza. Ale grał na gościa, który nawet nie to, że smurfuje, że gra z teammate'em, tylko gra po prostu solo. To już jest w ogóle taki trochę disrespect mały. Nie wiem, mi by z tym było źle na przykład. Ale to też może działać trochę na moją korzyść, że już się denerwują, ale nie będę na to narzekał oczywiście. Strzelamy? Dokładnie, 5-2. Bardzo fajnie, że zmieściliśmy piłkę z takiego w sumie trudnego kąta. Dobra, polećmy na Ariala jakiegoś dla widza. Arial dla widza. O, jest 6-2, no taki bardzo tryhardowy Arial, mało stylowy. Ale wiecie, trzeba wykorzystywać każdą przewagę nad przeciwnikiem. Tutaj nie mogę naprawdę odpuszczać, bo to są czempiony. A czempiony już potrafią grać w grę. Nie jakoś super w porównaniu, no widzicie, że wygrywam dalej spotkania. Ale na pewno to są zawodnicy, co coś tam ogarniają. I tutaj macie potwierdzenie, że grałem na czempiony. O, mamy dywizję drugą. No i dobra, kolejni przeciwnicy. Na start tego meczu chciałbym poruszać w sumie z powrotem. Poruszać? Chciałbym jeszcze raz poruszyć temat w sumie tego, że często piszecie pod odcinkiem Sedek versus Widzowie, czy tam innej serii, jak gram przykładowo na jakiegoś diamenta albo czempiona, że tam jeżeli wygrywam wyżej, to strasznie często piszecie po prostu coś takiego głupiego, w sensie nie znając sytuacji, że ten ziomek na pewno nie ma takiej rangi, no to... nie wiem, mam nadzieję, że ta seria też wam trochę zobrazuje, jaka jest przepaść w sumie pomiędzy rangami i że to, że z kimś wygrywam na przykład z dużą ilością bramek, nie znaczy, że faktycznie nie zasługuję na tego czempiona, no bo jak tutaj widzicie, są rankedy i na razie
wygrywam na te czempiony 2-1, a też na ten moment jeszcze za bardzo nie tryharduję nawet. Także to jest takie fajne zobrazowanie właściwie tego wszystkiego, bo często naprawdę obrywa się wielu widzom, nieznającym sytuacji, że przegrywają na mnie, ja się czasem zagadam. W sensie, no wiadomo, że Fedek versus widzowie też nie cisnę na fulla. No i niektórym jak się przypadkiem przez chwilę pocisnę za mocno, to niektórym się obrywa potem. Dlatego to jest też taka fajna rzecz, żebyście zobaczyli na przyszłość, że tak nie jest. No zresztą pewnie tym randomom też się będzie obrywało, że totalnie nie grałem jak swoje rangi i że wy macie cięższe mecze, ale to już mniejsza. Zawsze tak jest, jak się ogląda. No zobaczcie, oni latają za piłką, prawie trafiają, bardzo mocne uderzenia robią. Także wszystko jest naprawdę topowe. O, tutaj udało się nam trafić bramkę jeszcze na 3-0. Przeciwnicy nie wiem, dlaczego pisali nie. Nie mam pojęcia, w jakim to jest języku, jakiś nie wiem. Francuski? Jesteś osłem, chodź 2v2, do zobaczenia, bracie. Okej, jeszcze się zderzyli, coś czuję, że wyjdą po tym golu. Takie mam wrażenie po prostu, że mogą się poddać, psycha im może wysiąść po takiej kolizji. Aha, no jeszcze English jeszcze z literówką. O nie, misclick. Okej. Dobra, tu Madre, czyli chyba Hiszpanie. Takie mam wrażenie, że Madre jest po hiszpańsku. Albo po włosku w sumie. Madre padre. Chyba po włosku jednak. Dobra, polećmy na Arialka. Okej, okay, zepsułem. Ale zrecoveruję się w miarę szybko. Tak jak mówię, na razie jeszcze jestem w stanie po nieudanej próbie jakiegoś ataku się zrecoverować i wrócić, obronić strzał przeciwnika. To już są zapewne ostatnie takie momenty. Też na pewno doceniam, że to ja ich bardziej demuję niż oni mnie. Jak grałem na dwóch widzów wtedy, o dobra, tracimy bramę. Ale wracając, jak był kiedyś odcinek, gdzie grałem na dwóch widzów, to tam była masakryczna strategia na to, aby bumpować i tak dalej, co jest OP. Co byłoby dobrym rozwiązaniem. No. O nie! Dobra, to było głupie. Muszę pamiętać, że tutaj kickoffy są szalenie ważne, szalenie istotne. A mnie na szczęście nie bumpuje, szkoda, że to w ich bram nie poleciało. Przydałoby się. Ale tam wracając do tematu, to oczywiście przypomnę o sobie lajku, jak ktoś jeszcze nie zostawił. Fajnie by było wbić chociażby 1000 lajków. Okej. Okay. No i 5-2. Idealnie. Wygrywamy dalej, bo już się przez chwilę zrobiło niebezpiecznie. Zwłaszcza, że są te wznowienia, które są naprawdę ciężkie. Triple tap. Wyzwanie od Adriana. Triple tapik. O. Dobra, nie zrobię triple tapa, ale stracę za to bramę. Tak jak wcześniej wspominałem, że na razie to nie jest karne, że się zdążę wrócić, to jednak zdążę się wrócić, jeżeli akurat sobie źle przyjmą. Bo jednak od czasu do czasu sobie dobrze przyjmą. I wtedy już jest przerąbane. A nie, no i 4-5. Przegramy to jeszcze, dobra. Musi lecieć full tryhard. Znowu wywalone w triple tapa od Adriana. Ja sobie to przyjmę. On niech to uderzy. Potencjalnie to może być brama. Proszę. No dobra, wywalili się. 6-4. Wiem, że tutaj to wyglądało na bardzo łatwe do obronienia, ale w sumie był strasznie źle ustawiony do tego. I w zasadzie dzięki temu brama padła. Okej, okay, przewidziałem. Fliczek nad nim. No, trochę czytania gry. Zauważyłem, że to wcześniej już zrobili. I zdobywamy bramkę na 7-4. Gituwa. O, poddali się. Także idealnie. No, zobaczmy. W ogóle mam dopiero nagrodę za brąz. To też jest śmieszne. Albo w sumie ledwo wbiliśmy rangę. Dobra. Champion 1, Dywizja 3. Zbliżamy się do Championa 2. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To chyba jest ostatni mecz w tym odcinku. Ziemek gra tym autem chyba z Jamesa Bonda. Okej. Okay. Dobra, dostaliśmy bumpa, ale zbierzemy tego boosta przynajmniej. Tutaj sobie przebijemy i dostaliśmy demo, ale wydaje mi się, że zdążę wrócić. Tak jest. To nie jest chyba za... Dobra, to jest giga niebezpieczny. Nie mogłem też wyjechać, bo ten drugi by mnie bumpnął. No taki niby teoretycznie słaby strzał, ale jakby trafił w bramę, to bym obronił. A w takiej sytuacji to w sumie, no nie wiem, może jakbym pojechał, to by z tego coś wyszło. Może by mnie nie bumpnął, ale liczyłem po prostu, że coś nie trafią. O, Adi Matacza. Zdobył 2 punkty w tym meczu, rekordowo. Nie. O. Okej. Okay. Dobra, udało się wybić piłę i mamy boosta. Trochę farta w tym było. Dobra, nadciągamy. Coś takiego. Niech się wyleją.
Niestety się nie wylali, ale ja za to dostałem bumpa kolejnego. Jego nie ma jeszcze na pozycji, także strzelimy na 1-1. Jest szansa powalczyć, no na razie ciężko. Nie powiem, nie ma lekko. Trzeba uważać na pewno na wznowienia z powrotem. Zbierzmy boosta i nie dajmy się zniszczyć! Ale kopa dostałem. No nie, i trafił. Nie wierzę, że dostałem takiego bumpa bolesnego. Idealnie mnie odlepiło. Mogłem to jeszcze jakoś pewnie szybciej zrecoverować. Ale tak się nie stało. Czuję, że to może być pierwsza porażka. Okej. Proszę, niech doleci. Chyba doleci, no nie ma nikogo, nie cofnęli się. Ten mecz na pewno będzie ciężki, już się zaczynają zdecydowanie schody. Dobra, spróbujmy fast kick-offa. O! I zadziałało, w sensie no nie byłem przed nim, bo wiadomo, że miałem dolej do piłki. Ale strzelamy bramkę po wznowieniu, co na pewno jest warte odnotowania. Okej. Nie dostajemy demo. Tak naprawdę dużo lepszym zagraniem z ich strony byłoby nawet jechanie zamiast na piłkę po prostu na mnie, żeby mnie zniszczyć, jak już nie mam boosta. No to by im gwarantowało pustą bramkę w sumie i gola prawdopodobnie. Tutaj nie wierzę. I czy ja to obroniłem? W sensie, czy ja to wybiłem? Jak tak, to było kozackie. O! Dobra, goście skomał, że musi jechać nad bumpy mnie. Ale na szczęście jakoś wybrnąłem. I jeszcze temu zasadziłem, kurde! Jaki jestem Matrix, przypadkowo jeszcze ich zbampowałem. Ej, ale ta akcja była kozacka, jeżeli chodzi o uniki. Trochę się tutaj movementem, drewnianym bo drewnianym, ale coś z tego wyszło. Okej, oddali nam piłę. Okej, 5-2, proszę. Tak jest. No, powiem wam, idzie lepiej niż sądziłem. Nie spodziewałem się na początku tego spotkania, że będziemy mieli taką przewagę. Ale gramy w miarę solidnie ten mecz. W miarę solidnie. Znowu wznowienie wygrane. Usuwaliśmy to. Tu do ziemi chyba trzeba boostować, bo zaraz stracimy gola. Proszę, nie traf. Trafił. Niestety trafił. Myślę, że latanie na takie ryzykowne rzeczy jest bardzo niepotrzebne w tym momencie. To znaczy takie bardzo ryzykowne, no bo to było w kategorii bardzo ryzykownych. Ja go zdemuję. Dobra, nie zdemuję, ale zaufam, że champion to nie strzeli za dobrego dubla. Przez dobrego dubla nie mam na myśli nawet to, że po prostu nie trafi, bo może by zrobił dubla. Ale jeszcze na wyższym poziomie się liczy to, żeby zagrać w takie miejsce, aby obrońca nie mógł sięgnąć piły. 20 sekund do końca, dwie bramy przewagi, a Diego wywaliło w ogóle. No i co, wygraliśmy, także z powrotem. Z powrotem. Dalej bez porażki w serii. Gituwa. Jestem naprawdę zadowolony, bo tu nie było łatwe spotkanie. Tutaj naprawdę przeciwnicy już... Jeszcze ten Adi. No, witają się z YouTube'em, wiedzą o co chodzi. My tutaj wbijamy dywizję czwartą. No i to by było na tyle. Love you. Dobra, w końcu jacyś mieli team milionami. W końcu jacyś bardzo mili przeciwnicy. Co ja mogę powiedzieć? Fajnie spotkać takiego kogoś, kto się w zasadzie chyba po prostu cieszył, że trafił na odcinek, że po prostu trafił. O, znowu mamy tutaj białego Octane'a, nie wiem jak to działa. Dobra, ja wyjdę jeszcze w statystyki, ale wracając, o, 40 spotkań, 100% wygranych, także na razie idzie miodnie. Cieszę się, że w końcu trafiliśmy na kogoś, kto właściwie był zadowolony, że na nas trafił i po prostu wziął to jako challenge, jako wyzwanie dla siebie, że może zagrać, może skorzystać z tego, że będzie grał 1v2. No i co, w następnym odcinku walczymy o Championa 2. Jak ktoś nie zostawił lajka, to zachęcam. Miłego dnia, elo elo.